Witam serdecznie, ja jestem Meduza Oficjal, jest ze mną dzisiaj Lord Kruszwil. Dzień dobry, witam, siema, jestem Marek. I zabiorę go dzisiaj na obiad, myślę, że będzie bardzo dobry. A tak właściwie to po co, gdzie, jak? No, nudzi nam się, to postanowiłem, że zjemy sobie obiad. Ale co, w jakimś barze, restauracji? W restauracji. W restauracji, a jakiej restauracji? Zobaczysz, to będzie niespodzianka, dobra? Ale mam nadzieję, że to będzie jakaś prestiżowa restauracja. Będzie dobre jedzenie. Czekaj, bo ja miałbym do ciebie jeszcze jedno pytanie. Bo jak byłeś kiedyś w restauracji, w takiej najlepszej restauracji, w jakiej kiedykolwiek byłeś, to ile zapłaciłeś tam za danie? O kurde, nie wiem, w sumie... Nie pamiętasz? Nie patrzę tak na ceny i... Nigdy. Ale słuchaj, wybierzesz taką restaurację na poziomie, bo wiesz, że ja nie będę... No jak zabieram lorda do restauracji, to raczej... Słuchaj, musisz mnie wziąć do takiej, w której jeszcze nigdy nie byłeś, ona musi być naprawdę najlepsza, skoro chcesz mieć chociażby fajny filmik. Będzie najlepsza restauracja, jaką jestem w stanie załatwić. No dobra, zaufam ci. To w takim razie, nie przedłużając, chodźmy. Lecimy. Dobra, chodź, co ty tak przedłuża? Potrzebuję jakiś perfum, żeby ładnie pachnieć. Idziemy tylko zjeść, wariacie, dawaj, chodź. Poczekaj. No chodź, idziemy tylko zjeść. Poczekaj na mnie. Nigdzie stąd nie pójdę, jak nie poczekasz. No dobra, poczekam. Kurde, Meduza Brudas będzie śmierdział. Tutaj mam perfumy Calvina Kleina. On będzie śmierdział jak jakieś zwierzę, jak ostatni Brudas. Idę już do niego. Ja się tak w międzyczasie rozglądam. Jestem w jednej z łazienek i powiem wam, że... chata naprawdę prestiżowa. Jakieś kurcze... kosmetyki wyższej klasy. Naprawdę. Myślałem, że ten Kruszwil to jest fake, ale... Podoba ci się domek? Co ty podsłuchujesz, ty? Wariacie. Ja jestem wszędzie. Ja mam tutaj mikrofony prezydencji. Tak? No, także ja sobie, wiesz, odpalam. Podsłuchujesz? Tak. Nieładnie, tak, wiesz o tym? Tu jest mikrofon. Może go nie widać. Właśnie chodziło o to, żeby nie było widać. Bo tam najczęściej ogólnie youtuberzy różni przyjeżdżają. No. I po prostu chcę słyszeć, co mówią na mój temat. Także... A nieładnie tak podsłuchiwać, wiesz? Ja mogę wszystko. Tak? No tak. Dobra. No jak może wszystko, lecimy zjeść. Dawaj Marek, wchodzimy. No ty co? Mam jechać? No człowieku, jak to lata? Ale to auto się rozpada już. No dobra, dawaj jedziemy tylko zjeść. Ale coś mi się stanie, jak do tego wsiądę. Co to jest strasznie niebezpieczne. Ty zwariowałeś, wsiadaj do auta. No przecież ten samochód cały się rozpada. Co jest z tobą nie tak? Marek. Te drzwi? To ja ci mogę ręką normalnie wyrwać. Już odchodzę. Nic nie dotykaj. Wchodzisz czy nie? Powijane wszędzie. Nic nie dotykaj. Nie wyrywaj. Felgi uszkodzone. Nie są uszkodzone, są brudne. No są brudne, czyli uszkodzone. Nie, dawaj jedziemy normalnie. Nie. Będzie dobrze. Kamerzysta, weź mi przynieś tutaj... jaki samochód mamy? Jaki chcesz? No nie wiem właśnie. Dobra, weź Mercedesa. No ogólnie przyjechaliśmy sobie coś jeszcze kurczę kupić do picia, bo pić mi się chce na maksa. No i gitara, nie? Lecimy po picie, wariacie. Ty Meduza, ale słuchaj, bo Marek się wkurzy. Nie wkurzy się. Mówi ci, że się wkurzy. Nie wkurzy się, wyluzuj, chill out. Luźna guma. Jesteś pewny? Jestem pewny, spoko. Dobra, kupię wodę i ja mu też kupimy. Ty nie chcesz, nie? Ale on taki nie pije. Napije się. Mówisz? No, kupimy mu wodę. Ty chcesz? Nie, spoko. Nie? My sobie z jednej napijemy się. No, dobra, może być. Dobra, jesteśmy na miejscu z kamerzystą, ja już widzę Marka. Ty Meduza, ale wiesz, że on czeka na nas już pół godziny. Dobra, wyluzuj się, co ty się spinasz? Marek! On będzie zdenerwowany mega, nie? Nie będzie. Marek! Ty, on nie wiem, słyszy ciekawo jest. Hej, wariacie! Siema, wodę ci kupiliśmy. Co to jest za wieś? Jaka wieś? No czemu kazałeś mi tutaj przyjechać i czemu się spóźniłeś? No idziemy jeść! Czekałem na ciebie 20 minut tutaj. Co to jest za wiocha? Idziemy jeść, wariacie. W tej miejscowości nawet na mojej mapie nie ma. Byłem co po wodę, sobie byłem gdzie po wodę. Mnie zabrałeś? Po wody byłem. Ale gdzie Trzymaj. Ty mnie zabrałeś? Pij. To jest jakieś totalne zadupie. Napij się, wariacie, wody. Ale po co mi ta woda? Idziemy zjeść. Ale po co ty mi dajesz tą Weź wodę? Weź się wyluzuj, Marku. Wiesz, że ja takiej wody nie piję. Marek. W ogóle nie dotykaj mnie. Co ty co taki ja szajbus jesteś? Dobra. Jak ty jesteś wariatem jakimś? Dziwny jesteś, chodź idziemy jeść. Chodź. No ale weź tą wodę. No pij sobie ją normalnie, o! Ale już umyłem buty. Weź ją. Czemu nie chcesz pić? Bo nie, ja nie piję takiej wody, ja piję tylko wodę z lodowca. Grubo masz, wariacie, grubo. Idziemy jeść. Ej, ile ty się do mnie zwracasz? Lordzie, idziemy jeść. Uważaj na słowa. Idziemy wszamać. Zaraz przesadzisz, już nie będzie tak. Dobra, przepraszam, idziemy jeść. Ty, ale gdzie ty mnie zaprowadziłeś? No to restauracja, już zamówiłem, wszystko jest. Co to ma być? To nie jest żadna restauracja. No jak nie restauracja? Siadaj elegancko. No nie, to jest jakiś ubogi bar. Nie.
normalne gdzie ty jedzenie. Mnie zabrałeś? To nie jest normalne zamówiłem jedzenie. Zamówiłem fileciki drobiowe. Co, po co się ze mną kłócisz? To jest jedzenie ze śmietnika. Ale co się z tobą wiesz, dzieje? Wiesz co robią w takich Marek. Barach? Oni wyciągają to jedzenie ze śmietnika i przynoszą tutaj. Chcesz takie coś jeść? Co ty sobie wkręcasz na głowę? Weź se usiądź normalnie, no wychiluj się. Chillaucik. Zaraz, co o suchym pysku będę siedział? Siadaj, jemy zaraz. Ale weź mnie nawet nie denerwuj, chodźmy do normalnej. Nie wariuj. Chodźmy do normalnej zaufaj restauracji. Mi. Zaufaj mi, będzie dobre. Już ci raz zaufałem i zobacz co zrobiłeś. No to zaufaj. Gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Zaufaj drugi raz, ja ci mówię, że to jest dobre jedzenie. Nie oceniaj książki po okładce, Marek, no siadaj. Sobie. Siadaj. Nie będę siadał, zarażę się czymś. Siadaj. Zaufaj mi. Nic się nie stanie? Nic. Siadaj, normalne, pyszne jedzenie zaraz będzie pani przyniesie na talerzyku, se przełamie. Na całe szczęście mam ubezpieczenie zdrowotne na dużą kwotę, także nawet jak zachoruję od tej restauracji, to wiesz, będzie się... Grubo. To, ale o co tutaj chodzi? Co to ma być? Dawaj jedz, ja się nie mogę doczekać, aż ale to co wiem. To ma być? Co to jest za jedzenie? No to nie jest jedzenie. Kurczaka, frytki, no co ty? Oni to wyciągnęli przed chwilą ze śmietnika. Dobra, nie dawaj jedz, to jest bardzo dobre. Ale no tutaj są jakieś ubogie frytki, jakieś biedne mięso i surówki. Co to ma być? Czemu ale ty masz grubo, bez tu masz grubo, stary. No nie. Tak. Zobacz jak oni tutaj w ogóle sztuczce podali. Nie pajacuj, weź się. Ej, nie jest tego, nie. Nie. Czemu? Coś ci się stanie, zarazi się czymś. Czym? No zarazi się czymś. No co ty pa? No dobra, w sumie twoje zdrowie. Później będziesz żałował. O człowieku, to ty żałuj. Dobra. Naprawdę żałuj. Meduza, naprawdę mi przykro. Starałeś się, zaprosiłeś mnie do śmietnika, ale muszę odmówić i iść. Będę czekał w samochodzie kamerzysta, tak? Albo chodź ze mną, zostaw go. Ale ja bym zjadł, Marek, bo ja... Dobre to jest, kamerzysta jedz, nie żałuj sobie, nie słuchaj. Ale Marek, ja głodny jestem. Nie słuchaj, chodź. Bo wiesz, że to na pół zjemy. No nie mogę zjeść? Nie. Nie, jemy, dawaj, będziesz moim kamerzystą, dawaj. Ale pracę stracę. Nie, ja cię zatrudnię. Jedz, normalnie, stary. Mówię ci, pracę stracę, muszę iść, sorry. Nie. No kurczę. O, nie. On już, patrz, on zdenerwowany jest. Chodź. Kamerzysta. Kamerzysta, chodź tu. To zjem trzy. No dobra, to idę. Siema. O. Wytrzymałem wszystko. Wytrzymałem to, że musiałem jechać na jakieś zadupie. Wytrzymałem to, że musiałem przebywać w jakimś śmietniku, na który Meduza mówi restauracja. Ale to, co zrobił, to już było przegięcie. To była jakaś padlina. Co on mi dał, kamerzysta? No nie wiem, ja chciałem zjeść, Marek. Głodny jestem teraz. A wiesz co, w ogóle ja jadę sam swoim samochodem, a ty masz jechać z nim. A dlaczego? Marek! Ale głodny, a mogę dokończyć chociaż tamto? Rób sobie co chcesz. A gdzie auto zaparkowałeś? Nie wiem. A tak serio to gdzie jest? Ja nie wiem gdzie zaparkowałeś. Dobra, to ja idę do niego. Ty Meduza, bo on mnie zostawił. Wracamy na obiad? Ja już zjadłem. Zjadłeś mój obiad też? No, ja już przemałem. Człowieku, już mam taki bęben. Nie dam rady więcej zmieścić. Jak ale... chcesz, to możesz iść coś zamówić. Kurczę, myślałem, że zostawiłeś to chociaż. No nie, no zjadłem. Trzy zjadłeś? No stary, ja nic nie jadłem od rana, jestem taki głodny, że masakra. A co on takie jazdy odwala? No on tak zawsze, no. Masakra, masakra. No dobra, przeproszę go. Ale tu on gdzieś auta poszedł szukać, musimy go znaleźć, nie? Nie no, spotkamy się na miejscu w domu. No dobra, no to spoko. To co, idziemy do auta? No, bo ja nie mogę z nim wracać, nie? Dobra, no. Bo powiedział, że mamy w dupie. Spoko, to lecimy.